No jesteśmy, jak widzicie, dzień mamy piękny. Wybieramy się od razu tutaj na pomościk i myślę, że moglibyśmy zacząć od tego, od tej godziny walczyć, ale mamy siatkę tylko 20 kilo, więc to chwila, moment i ją zapełnimy, więc ja się przesuwam na godzinę 13. Ale najpierw pójdziemy na tą pierwszą miejscóweczkę. I zgodnie z instrukcją z poprzedniego... Oj, tysiak wleciał, widzicie. I zgodnie z instrukcją z tamtego odcinka będę rzucał w te miejsce najpierw. Lecz najpierw godzinka, jak mówiłem, godzina 13, będzie piękny czas na łowienie rybek, mam nadzieję. Już myślałem, że nie mogę przesunąć, ale nic, jedziemy. Prędkość druga i przy dnie przytrzymanie. Hamulec mam dość nisko, zobaczymy jak to się będzie zachowywało. No szkoda, że brania jeszcze nie ma, bo miałem nadzieję, że to się będzie zachowywało tak jak wtedy. A nie chcę. Ale nic, damy czas. Jak najbardziej. Tu jak coś chodzi. No w tym miejscu. No nic, porzucamy tutaj chwilę i do pierwszej rybki. Mamy godzinę 13.03. No i mamy pierwszą rybkę. Jak widać, hamulec możemy sobie jeszcze raz podkręcić, co najmniej. I na razie zobaczmy, jak się ta ryba właśnie zachowuje tak w tym hamulcu. No, jest ładny basik. Troszeczkę waleczny i zobaczymy, ile to ma kilograma. No, solidny. Medalowy. Fajnie. 115 expa, czyli jeszcze dwa takie medalowe i będzie level 19. Tak więc 2800 kg. 115 doświadczenia i 440 dolców, więc 2,8 podzielić na 440, odwrotnie 440 podzielić na 2,800, to wychodzi 157 dolców za kilogram ryby, czyli no bez szału 157-160. No ale jeżeli ma brać nam jedna za drugą, to jak najbardziej, to będzie się podobało, chociaż no tu dopiero chyba za trzecim, jak nie za czwartym dopiero rzutem skubnęło i się udało. No i zobaczcie, taki 2,8 kg i bez problemu go wyciągnęliśmy na hamulcu, jeszcze mieliśmy lekki zapas hamulca, czyli ta wędka, ten zestaw widać, że chyba się sprawia. No zobaczymy, mam nadzieję, że się uda tutaj trafić na unikata około 5 kg. To wtedy będzie walka trochę większa. No a póki co czekamy. Porzucam kilka minut w to miejsce. No widać, że teraz rybki trochę się przyzwyczaiły do tego mojego jiga i już trzeci basik leci. I co mógłbym powiedzieć tutaj porównując do Emerald? No w Emerald po pierwsze te sandacze amerykańskie, tak? One były, tak, bo kanadyjskie to są te sojery. Tu widać też jakby było jakieś 2,8 kg medalowiec widzę, bo też taki trochę waleczniejszy jak tamten. Ale hamulcem nie będziemy nic jeszcze robić. Emerald, no tam cenowo wychodzi troszkę lepiej, o jakieś 20 do 25 dolarów więcej sandacz wyjdzie za kilogram ryby niż tu. Z tym, że tam rybka wychodzi 2-kilogramowa w maksie. Tutaj widzieliście 2800 rybka była, teraz mamy kolejne 2800 i kolejny medalowy, tak jak przypuszczałem. Czyli na 3 ryby mamy już 2 medalowe i zobaczcie, mam 7 kilo w siatce, czyli bardzo szybko ja to będę zapełniał. Już tam orientacyjny koszt, zarobek z tej siatki jest mi znany, tak więc trochę będzie trzeba tutaj spędzić, żeby wyjść na zero.
Jeżeli chodzi właśnie o porównanie tego Emerald i tutaj Everglades, no to te dwie rzeczy, o których wspomniałem, są na minus dla Everglades, a na plus na Emerald. No ale trzeba sobie powiedzieć prawdę, że tutaj, jak widzicie, ja zarzucam na 25 metrów tylko, czyli chwila, moment i ja to wyciągam, zarzucam drugi raz i te brania no nie są może tak bardzo często, jakby się chciało, ale problemu nie ma. Natomiast na Emerald tam się zarzucało na 50 metr i się tam powoli zwijało na przytrzymaniu na dnie, no to trochę to tam też zajęło czasu. To wiadomo, wszystko jak kto woli. Tutaj mamy też zupełnie inaczej wygląda ten akwen. Widzicie tu pełno, o, było branie, ale coś takie nieśmiałe. Tak jak mówię, tutaj Everglades jest dla oka zupełnie inaczej wygląda niż Emerald. No jak widzicie, ten jig basowy jako tako daje radę. 14-gramowy, haczyk 3.0, ponieważ te basy, jak sama nazwa mówi, one są wielkogębowe. Czyli haczyk 3.0 jak najbardziej, nawet można pewnie się pokusić o 4.0 i mamy kolejną rybkę. Ale z tych mniejszych. Tak, 1400 gram, 232 dolce i minusowy exp za hol, ponieważ no tutaj. A zarzućmy sobie gdzieś o tam daleko i zobaczymy, jak w ogóle daleko mogę zarzucić tym zestawem. Myślę, że to jakiś 50 metr byłby. 53, no dobra, niech będzie. I sobie pociągniemy aż tam, czyli trochę na prawo od tych krzaczorów. Więc moi drodzy, ja sobie tutaj połowię i słyszymy się pod sam koniec, żeby zobaczyć, ile ma siatka, a wtedy będziemy nagrywać dalej i podsumujemy całość, tak więc do usłyszenia. No i moi drodzy, mamy 14:29, czyli 1,5 godziny w grze. Czasu prawdziwego to by było 21 minut, z tego co pamiętam, tak? Tak, coś koło 20 minut i mamy siatkę pełną. Trafiły nam się jakieś medalowe sztuki, dwie lub trzy. Jak widzicie, sztuk 11, w tym jeden baspawi, 3200, czyli niedużo. Na 20 kilo sandacza na Emerald było to 3900 w maksie na 20 kilo ryb. Tak więc tu wychodzi to troszeczkę gorzej, ale nie ma co, zobaczcie, mamy kilka sztuk medalowych, dokładnie tylko niestety 3, no ale jak na 11 ryb, na 10 ryb tak naprawdę, bo basa pawiego nie liczymy, to na 10 ryb mamy 3 medalowe, czyli 30% medalowców. No, można by rzec, że różnie tutaj to bywa. Tak więc trzeba zobaczyć teraz, jaki jest następny dzień, no bo jeden dzień to na pewno nie da rady tutaj tego wyrobić. Obliczać jeszcze nie będziemy, bo rozbijemy sobie tą licencję tutaj na kilka dni. Teraz będzie trzeba tysiąc zapłacić za to, że przedłużymy sobie dzień. Oczywiście, gdybym miał siatkę to 30 kilo, to by to lepiej trochę wyglądało. Drugi dzień od samego rana rybki są w porządku. Oczywiście w nocy też te basiki dają radę, tak więc jeżeli macie siatki większe, to śmiało można też używać sobie w nocy. Tak więc ja startuję dzień kolejny. Nie, wychodzimy stąd. O Jezu, nie tu, gdzie ja poszedłem? Mapa. Wracamy w to miejsce i teraz, jak widzieliście, jeszcze tylko szybciutko powiem. Zaczęliśmy od rzucania w tą stronę, pasuje, tu bierze coś, tu chwycił nam jeden bas pawi i jeden bas wielkogębowy. Tutaj pierwszy rzut i od razu był medalowy i kolejne dwie sztuki też zwykłe. Teraz będziemy sobie rzucać w tamtym kierunku, w tamtym oraz w tamtym. Tak więc jak zobaczycie, z każdej z tej strony, gdziekolwiek byśmy nie rzucili, nawet tu pewnie, to ten basik wszędzie tutaj się kryje. Tak więc ja więcej nie przedłużam, nie gadam, tylko zapraszam Was na kolejny dzień. No moi drodzy, uruchomiłem sobie mikrofon, mówię ostatnia rybka w dniu drugim, ale niestety
się nie udało, więc zarzucam jeszcze raz. Jak sami widzicie, ta miejscówka, drugi dzień poświęciłem tylko i wyłącznie na tą miejscówkę. Można rzucić nawet na 50 metrów, ale nie ma sensu, ponieważ najczęściej ta ryba bierze około 20-15 metra, więc 30 metrów jak zarzucicie, to nie ma najmniejszego. O, już na 30 metrze coś tam się działo. Na 30 metrów jak zarzucicie, to nie ma problemu, nawet możecie troszeczkę bliżej. Medalowce chyba już tu 4 wyłowiłem, na pewno 3, więc średnia jest. Jak widzicie, jest 5.51, czyli bardzo szybki połów, jeżeli chodzi o zapełnienie siatki 20-kilogramowej. No tu zaledwie brakuje mi rybki niecałe 800 gram do równych 220 kilo. No teraz patrzcie, się trochę uspokoiły te ryby pod sam koniec. Dobra, tak w takim razie szybciutko zdejmiemy, zarzucimy sobie w tym kierunku jeden raz, jako ostatnią rybkę. I jak widzicie, tutaj ten sposób działa, tutaj jig basowy 14, co prawda ja tutaj się skupiłem na tym za te 7 baitcoinów, ale wydaje mi się, że warto go kupić w późniejszych etapach gry, jak najbardziej można też z niego korzystać. Jak widzicie, minkławka jedna, jak zauważyliście, jedna minkławka nam się tutaj też trafiła przypadkiem. Pamiętam, wcześniej też mi się takie coś zdarzało i tu mamy już medalowca, wam powiem. Hamulec dałem na prawie maksimum, jakie mogę. Myślę, że teraz gdybym go dał na maksa, to jednak pękłaby mi żyłka. Dlatego w ten sposób się bawić nie będę, ale wziąłem specjalnie. O, ktoś tu unikatową niszczukę florycko złowił, ładnie, 8800. Ciuciks. Gratulujemy. A ja tutaj wydaje mi się, że mam na pewno medal. Ale czy to nie jest unikat? Byłoby cudownie, ale wydaje mi się, że unikat byłby waleczniejszy. No ale medalowiec, świetnie. Jak się trafi 2800, to będziemy mieli 22 kg w siatce, czyli te 2 kg więcej, czyli jakieś 300 dolców więcej niż normalnie. Czyli będzie nam to jak najbardziej pasowało. Chociaż to unikacik, myślę, że to tak walczy, walczy, nie chce podejść. No, świetnie, gdyby to był unikat, no ale medalowiec na pewno. Skupmy się, że to jest medalowiec. Chociaż przy tym hamulcu już bym go wyciągnął. Ale za to unikat by chyba walczył. No, zaraz sprawdzimy. Medalowiec. Tak, medalowy bas wielkogębowy. 2300 ostatnia rybka zatrzyma. Jak widzicie, 21,5 kg, godzina równa 6, czyli godzina czasu w grze, czyli 15 minut i 20 kilo ryby zapełnione. Jeżeli macie większą siatkę, siedzicie dłużej. Jak widzicie, 20 kilo w godzinę, całkiem nieźle. Chociaż pamiętam, że swego czasu na PC, na Emerald, przez 15 minut robiłem chyba 30 kilo, a mój rekord to był na St. Croix, na Szczupakach, to chyba było 35, jak nie 40 kg przez 15 minut gry czasu rzeczywistego, czyli no, no są tutaj, wiadomo, są różnice, tych różnic się nie pozbędziemy. Nawet jakbyśmy na trzy wędki łowili, to myślę, że ten czas zarzucania, to byśmy tego za bardzo nie ukrócili. To więc, moi drodzy, sprawdźmy szybko, jak tu nam wychodzi. 12 ryb, ta jedna miękławka i 3261, czyli tak samo nam tutaj wychodzi. Medalowe trafiły się po raz kolejny 3 sztuki. 4, przepraszam, 4, czyli jest w porządku. 4 medalowe i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 4 medalowe i 7 zwykłych, czyli no jest proporcja dość fajna. Tak więc, moi drodzy, mamy już dokładnie 6400, czyli jeszcze nie zarobiliśmy na podróż tutaj tak naprawdę. Jeszcze nam się nie zwróciła podróż, tak więc ja się będę z Wami już żegnał, bo odcinek robi się długi i zapraszam już Was do kolejnego odcinka, w którym będziemy walczyć dalej tutaj na Everglass i będziemy podliczać, po ilu dniach nam tutaj się to zwraca. Tak więc zapraszam do kolejnego odcinka. Hejo!